Cześć, witajcie na kanale Zrób Ty Sam. Dzisiaj kolejny prosty filmik z szydełkowaniem i tym razem pokażę Wam, jak zrobić taką bransoletkę z malutkimi drewnianymi koralikami. Sposób jest naprawdę prosty. Tutaj mam ładną włóczkę w kolorze miętowym i już Wam pokazuję, co będzie nam potrzebne, żeby właśnie zrobić taką uroczą bransoletkę. I będziemy potrzebować kawałek włóczki, około, to jest dosyć cienka włóczka, trójka, czwórka. Mam też szydełko, nożyczki, do tego mam igłę i koraliki. Koraliki są naprawdę małe, ale igła powinna przez nie przejść. I zaczynam od nawleczenia włóczki na igłę. I nawlekamy koraliki około 20-30. Koraliki już nawleczone i zaczynamy od pętelki i na początek robimy dwa oczka. Teraz wracam do pierwszego oczka. Przebijam się przez nie. I mam dwie pętle na szydełku. Teraz biorę koralik. I przeciągam przez dwie pętle włóczkę. Bardzo proste i to się powtarza. I teraz wbijam w oczko pod koralikiem. I znowu nabieram tak, żeby mieć dwie pętle na szydełku i kolejny koralik. Przeciągam przez dwie pętle i znowu wbijamy się w oczko pod koralikiem. Przeciągamy przez środek włóczkę, tak żeby mieć dwie pętle. Potem przez dwie pętle. Mamy trzy koraliki w ten sposób. I wbijamy w oczko pod koralikiem. Przechodzimy przez to oczko. Potem mamy dwie pętle na szydełku i kolejny koralik. Już cztery koraliki i tak dalej. Ten wzorek cały czas się powtarza. Tutaj w to oczko pod koralikiem, dwie pętle na szydełku i kolejny koralik. Przechodzimy przez dwie pętle i wbijamy w oczko pod koralikiem. I moja bransoletka jest cała gotowa. Odcinam końcówkę, zostawiam kawałek do zawiązania. Wyciągam końcówkę i zaciskam. No i zawiązuję bransoletkę na ręku. I widzicie, bardzo proste, a efekt jest ciekawy. Jest to również dobry sposób na wykorzystanie jakichś zbędnych końcówek, włóczki, kiedy już nie starczy nam, żeby zrobić coś większego. Ale na bransoletkę włóczki nam wystarczy. Mam nadzieję, że to wprowadzenie się Wam podobało. Jak widzicie, efekt jest całkiem satysfakcjonujący. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału oraz oglądania innych naszych filmików. Do następnego razu. Cześć!